Cześć dziewczyny, tym razem przygotowałam dla Was coś innego. Nie będzie to taki pełny trening z rozgrzewką i z rozciąganiem. Będzie to takie 20 minut ćwiczeń cardio, które możesz dołożyć sobie do każdego innego mojego treningu. Nie będziemy potrzebować żadnego sprzętu, więc wystarczy, że po prostu przygotujesz się mentalnie i zaczynamy. Każde ćwiczenie wykonujemy przez minutę. Mamy 10 ćwiczeń i powtarzamy całość dwa razy. Pierwsze, pajacyki. Hop. Przez minutę. To jest bardzo proste ćwiczenie, więc robimy je w takim trochę szybszym tempie. Trochę się naskaczemy. To nie jest trening przyjazny sąsiadom. Także musisz wybrać dobrą godzinę na zrobienie albo ćwiczyć na macie. Jeszcze 20 sekund. Dobra, drugie ćwiczenie. Przeskok. Raz kolana. Raz kolana. To jest trening cardio dla osób średnio zaawansowanych albo zaawansowanych. Dla początkujących myślę, że to już będzie coś intensywniejszego. Ale oczywiście można robić. Gdzieś trzeba tą kondycję zdobyć. Jeszcze chwila. OK, kolejne ćwiczenie, pajacyk, ręce pajacowe i nogi na zmianę, prawa, lewa do góry. Nie będziemy w tych ćwiczeniach robić żadnych przysiadów, bo jeżeli robisz ten trening, powiedzmy, po jakimś tam ćwiczeniu całego ciała, albo ćwiczeniu, albo po treningu dołu, tak, to te mięśnie już są zmęczone, więc chcemy, żeby to było coś maksymalnie prostego. Z uśmiechem. Kolejne ćwiczenie, bieg bokserski. Szybciutko wleć. Już w tej chwili robimy czwarte ćwiczenie. Jeszcze. Brzuch, pamiętaj o brzuchu w tych ćwiczeniach bokserskich szczególnie. OK, szybciutko do podporu i robimy nogi szeroko, kolano. Raz, dwa, trzy.
To jest jedyne ćwiczenie w podporze, jakie mamy. Pozostałe są wszystkie na stojąco. Jeszcze 15 sekund. Wytrzymaj, spokojnie. Wstajemy. Pajac kick. Ręce na bok i do przodu jedna. Proste ćwiczonka. Aerobiki sobie robimy. Fajnie, już czuję, że się zaczynam pocić. O to właśnie chodzi. Serducho pracuje. Niestety nie mogę wam zmierzyć, ile spalę kalorii. Musiałam pousuwać wszystkie jakieś moje tutaj elektroniczne przyrządy, bo mi mikrofon to tam nie chce działać. Także wy musicie policzyć, jak tam jest u was, dawajcie znać. Ok? Kolano, łokieć i przeskok. Przeskok. Trochę wam tutaj dzisiaj posapię. Nie ma wyjścia. Jeszcze. Okej. Mamy kolejne na zmianę. Bez skakania. Kick. Ręce pracują też obszernie. Mięśnie mamy na całym ciele. Im więcej ich zaangażujemy podczas takich prostych ruchów, tym lepiej. Więcej wydatkujesz energii i więcej spalisz kalorii. Jeszcze dwa ćwiczenia. Ho, 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 machaj. Okej, lecimy razem. Jeszcze dwa ćwiczenia. Tak naprawdę jedno to samo, tylko zrobione na dwie strony. Zaraz ci pokażę. Ho, ho. Dobra, teraz taki balans.
Dobrze, przechodzimy do podporu. Sprawnie, szybko. Nogi, kolano. Szeroko, kolano. Raz i dwa. Raz i dwa. Dwadzieścia sekund, spokojnie. Poza tym to jest nasze piąte ćwiczenie, więc zostało ostatnie pięć. Ostatnie pięć szybkich minut. Dobrze, wstajemy. Kolejne. Szeroko. OK, noga z boku, kolano, przeskok. Naprawdę, już kończymy. Prawie. Chyba, że planujesz zrobić dwa razy. No to jeszcze troszeczkę się czeka, ale też szybko stać. Ściągnięte ładnie łopatki, nie garb się. Dziesięć sekund. Dobrze, następne. Kik. Prawa, lewa. Bez podskoku. Brzuch ładnie napięty. Ręce pracują. Jeszcze, jeszcze, jeszcze. 20. I dwa ostatnie ćwiczenia. Ręce dają. Mocno. Dobrze. Jest i balans, cios. Po tych ćwiczeniach naprawdę warto dodatkowo rozciągnąć jeszcze łydki. Na pewno znasz choć jedno ćwiczenie. Ja dzisiaj nie będę z tobą robić rozciągania, ale na pewno znasz choć jedno ćwiczenie, żeby porozciągać łydki. Na przykład stajesz sobie wśród stopy na schodku, piętka w dół i super się rozciąga.
i druga strona, hop. I to już jest ostatnie. Ostatnie 30 sekund. Jeszcze chwilkę, 3, 2, 1, jest! Piąteczka wirtualna, bardzo się cieszę, że wyskakałaś to ze mną. 20 minut to naprawdę był fajny trening cardio, możesz zrobić raz, dwa, trzy, tylko pamiętaj, żeby się rozgrzać, rozciągnąć, to też jest bardzo ważne. Dzięki za wspólne ćwiczenia, trzymaj się, cześć!